practices in Spala, when I said that we have to be able to play good volleyball when we are tired. This is what I meant. We are tired, we arrived at the ending of the tournament, but this is where we have to be efficient. Meaning not to risk too much of the ball, it's difficult to have patience, like we did yesterday in tiebreak. Cantorine, voglio, siamo noi, siamo noi, siamo noi.
Maćku, jak ci się podobało spotkanie? Rewelacyjnie. Bardzo żałuję, że nasi zawodnicy nie wygrali tego. Trzy razy z rzędu to by smakowało niesamowicie, a Paweł Zatarski, który zdobyłby kolejne mistrzostwa świata, po prostu szapoba. Ale widzę, mistrzostwo smakuje też dobrze, także srebro jest dla nas i cieszymy się z tego, co mamy, a nie z tego, co moglibyśmy mieć. Kamil, Włosi byli dzisiaj lepsi i trzeba im to przyznać. Czego twoim zdaniem zabrakło w dzisiejszym spotkaniu naszej drużyny? No przede wszystkim trzeba ją oddać, że naprawdę zagrali kapitalne spotkanie. Poza tym pierwszym setem, gdzie tak naprawdę im wymknął się na ostatniej prostej ten pierwszy set, to w pozostałych partiach nie mieliśmy za bardzo możliwości konkurowania z nimi. Naprawdę grali kompletną siatkówkę, nie mylili się w ataku, grali cierpliwie, grali o blok, potrafili kilka razy nawet w jednej akcji grać właśnie o blok i wyprowadzać i ponawiać akcje. Nam czasami brakowało tej chłodnej głowy, cierpliwości w grze. Gdzieś też w kluczowych momentach nasze przyjęcie też falowało. Nie potrafiliśmy ich za bardzo gdzieś naszą jak dotąd skuteczną zagrywką ukuć. I potrafili przyjmować i wyprowadzać, jak się okazało, dzięki najlepszemu rozgrywającemu w tym turnieju. Skuteczne ataki. Trzeba im oddać, że naprawdę zagrali kapitalny turniej i finał naprawdę bardzo dobrze. Czy zgodzisz się, że defensywa i właśnie ta chłodna głowa tego młodszego zespołu stanowiły kluczowe faktory do zwycięstwa? Myślę, że tak. Myślę, że ich gra blok, obrona dzisiaj bardzo dużo im pomagała. Bronili, walczyli o każdą piłkę. My też mieliśmy swoje okazje. Tutaj nie ma też co mówić. Mieliśmy kilka obron, ale nie potrafiliśmy z tych obron punktować. Oni za to potrafili, więc myślę, że tutaj była znacząca różnica. Ale tak jak mówię, oni zagrali kompletną siatkówkę od praktycznie początku spotkania do samego końca. My też udowodniliśmy, że jesteśmy jedną z najlepszych drużyn na świecie. Graliśmy świetne 2 5-setowe starcia. Dalej jesteśmy czołówką. My musimy to uznać za sukces, bo jesteśmy jedną z najlepszych ekip na świecie. Dalej udowodniliśmy to. Dokładnie tak. Na ten moment może gdzieś jesteśmy smutni, bo oczywiście nikt nie chciał przegrać finału. Ale myślę, że z biegiem czasu, po paru dniach dotrze do nas, że mimo wszystko zdobyliśmy wicemistrzostwo świata. Więc to jest kapitalne osiągnięcie dla tej grupy. Jest to nowa grupa, dopiero się gdzieś tam, że tak powiem, ścieramy i myślę, że dopiero nasza gra będzie w przyszłości gdzieś tą topową i będziemy zdobywać kolejne sukcesy, więc mimo tego, że jest srebrny, to i tak powinniśmy być z tego dumni. Bardzo się cieszę, na pewno chciałbym oddać tak jakby hołd wszystkim chłopakom, którzy tutaj są, bo dzięki im tutaj jestem i dzięki im zdobyliśmy ten medal. Cieszę się, że trener doceniał moją ciężką pracę, że jestem tutaj. Cieszę się, że jest moja rodzina cały czas ze mną, cały czas mnie wspiera. No i wszyscy kibice mogą poznać tą tajemniczą Patrycję, co Bartek Kurek zrozmawiał. To nie jest jego. Co? Jak nie jego? Czyj to jest? To jest jego. A tu ktoś dzwoni, to ja. Halo? Nie, to jest Patka. Fotowoltaika. Cześć Patka, co tam? Bartek, co? Z tej strony. Nie, jaki telefon? Mati, powiedz mi, jak byś podsumował cały ten turniej? Traktujemy to jako duży sukces. Ciężko przepracowaliśmy te 4 miesiące. Musimy oddać się drużynie z Włoch, że zagrała rewelacyjne spotkanie. Najlepsze, można powiedzieć, może najlepsze w całym swoim życiu. Chłopaki są mega zadowoleni z siebie, to co dzisiaj prezentowali na boisku, no to przychodziło ludzkie możliwości. No niestety, tak bywa w sporcie, że czasami jest gorszy dzień, a niektórzy mają lepszy dzień. Po pierwsze, dziękujemy bardzo za cały turniej, za całe wsparcie. Bez was na pewno nie doszliśmy tutaj, gdzie teraz jesteśmy. Wiem, że pewnie tak jak i my czujecie lekki niedosyt, ale sprawimy, żeby ten niedosyt zamienił się w ogień, który będzie w nas płonął przed kolejnymi spotkaniami, przed kolejnymi turniejami. Dziękujemy jeszcze raz z całego serca za ten doping, za niezapomniane wspomnienia, za fantastyczną atmosferę.
No i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia na kolejnych turniejach, kolejnych meczach, gdzie postaramy wywalczyć się medal z trochę lepszego kruszca. Jesteś wicemistrzem świata. Jak się skurzyłeś? Na pewno jeszcze jest delikatny smutek i jakieś rozczarowanie było na podium, ale jakby z perspektywy czasu sądzę, że jutro, pojutrze będziemy się z tego cieszyć i będziemy mogli śmiało spojrzeć w lustro, że zrobiliśmy wszystko, żeby zajść tu, gdzie jesteśmy. Było dzisiaj takie niesamowite spotkanie, przede wszystkim w defensywie. Czy zgodzisz się, że to był klucz do wygrania dzisiejszego spotkania? Nie chcę tego analizować. Po prostu zagrali lepiej, byli lepsi dzisiaj i zasłużenie wygrali. Na pewno w niektórych elementach byli lepsi. Okay. Powiedz mi, jak podobała się polska publiczność i czy chciałbyś coś przekazać polskim kibicom? Wydaje mi się, że już w każdym wywiadzie mówimy, że są top. I tutaj tylko mogę kolejny raz powiedzieć, że dziękujemy za ich wsparcie, są niesamowici i ciężko to opisać słowami. No, granie przed taką publicznością to spełnienie marzeń czasów młodości. Dziękujemy jeszcze raz na pewno. Przede wszystkim wielki gratulacje. Ci, którzy zdobywali sukcesy, wiedzą jak to jest. Ci, którzy nie zdobywali, przeżywają dzisiejszy sukces na swój sposób. Oczywiście każdy z nas miał oczekiwania, że będziemy mistrzami. Nie ukrywam, ja również. Ale powiem wam, że w 2006 roku moja kariera, historia zaczynała się od setnego medalu. Ja wierzę w to, że ta historia tej drużyny zaczyna się dzisiaj od setnego medalu. A cel jest, jak mówiliśmy, Tokio. Przepraszam, pan. Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Pamiętajcie, że te poświęcenie, które zostawiliście, ten pot, krew, zdrowie, to dzisiaj zostało, chociaż w takim małej cząstce, wam zrekompensowane. Dzisiaj może smucicie się, że to jest tylko srebrny medal, ale prześpijcie się, może dwa, może trzy dni i zobaczycie, że rzeczywiście to jest coś wielkiego. Naprawdę coś wielkiego. Coach? Oh yeah. Now two things are certain. When I come back, next time my Polish will be better and my interview will be shorter. Because in English I start speaking a lot. Now, probably in a few days I will be able to maybe enjoy it a little bit more, but now I'm too disappointed. Obviously the disappointment arrives after big expectations. So my expectations were obviously, in from my perspective, real, because we didn't choose the path to arrive to the finals. We played better and better with every game that we played, and we arrived, in my opinion, in good shape in the finals. When I came here, I saw small improvements of each and every one of you. And this is something that I'm proud of my staff that was with me there, supporting me and telling me, and I hope you will continue to do that, if you think something is wrong, not in general, but if I'm wrong also, because it's important for me. And with players that individually you become better. I don't know if you're aware of it, but you become better. And I want you to continue to do that. I want you to be, not to reply Steve Jobs, but you have to stay hungry. You have to stay not happy with your performance. You always have to try to push yourself. And it doesn't stop now. Now when you go back to the club. Don't go with your club. I know you want, but don't go with your club like, you know. Won the silver medal of the World Championship, right? Have thought that, well, next step is the gold.